Koszary Górne. Pierwszy lazaret w Tarnowie wznieśli Austriacy już podczas kampanii napoleońskiej w roku 1805. Zarówno jednak szpital, jak i powstałe w tym samym czasie koszary kawalerii i piechoty szybko stały się zbyt małe dla tarnowskiego garnizonu. Rozpoczęto zatem budowę drugiego kompleksu w tym miejscu. Dlaczego jednak budynki dawnego szpitala wojskowego? Znane są jako Górne Koszary? Otóż gdy w roku 1852 Austro-Węgry zerwały tradycyjny sojusz z Rosją, nadgraniczny Tarnów stał się drugim obok Krakowa miastem garnizonowym w zaborze austriackim. Wówczas to wzniesiono kolejny nowy budynek szpitala wojskowego, zaś poszpitalne obiekty przy ulicy Koszarowej wykorzystano zgodnie z nazwą ulicy. Kiedy w roku 1892 parterowe budynki szpitala podwyższono o jedno piętro, by na tym terenie zakwaterować aż dwie kompanie piechoty, budynki przy koszarowej zaczęto określać jako górne koszary. Od roku 1918 w koszarach stacjonowało wojsko. Podczas II wojny światowej dawny szpital wykorzystano zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Niemcy urządzili tu lazaret dla żołnierzy Wermachtu. Obecnie w budynkach mieści się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a na terenie Koszar powstaje nowoczesny kampus.